Znajdujemy się na stacji uzdatniania wody w Grodzisku Wielkopolskim. Zakończyliśmy dwie inwestycje. Budowę zbiornika wody uzdatnionej o pojemności 1000 metrów, który kosztował ponad 800 tysięcy złotych, oraz wykonaliśmy w ostatnim czasie 4,5 tysiąca metrów wodociągu tranzytowego z miejscowości Konkolewo do Grodziska, który umożliwia połączenie dwóch wodociągów w jeden system zaopatrzenia wody. Tusk obiecywał wodę ciepłą w kranach. My robimy wszystko, żeby Państwu zabezpieczyć wodę dobrą i smaczną. Woda w Grodzisku jest w kranach ok. Przy okazji zareklamuję, zachęcam do picia z kranu. Nikomu nic nie grozi, a samopoczucie powinno mu się poprawić. Witam Państwa na zakończeniu właściwie dwóch inwestycji. Jedną jest rozbudowa stacji uzdatniania wody o nowy zbiornik wody czystej, przed którym to monumentem tutaj stoimy, 1000 metrów sześciennych. I druga inwestycja, znacznie mniej medialna i widoczna, to jest budowa wodociągu tranzytowego łączącego ostatecznie Konkolewo z Grodziskiem i łącząca cały system zaopatrzenia w wodę dla Grodziska. Zadaniem gminy jest zaopatrzenie i dostarczenie wody. My jak gdyby jesteśmy tutaj narzędziem w rękach gminy, których zadaniem jest realizowanie tych zadań. Poprosiłbym pana burmistrza Henryka Szymańskiego, żeby ewentualnie kilka słów powiedział o tych ogólnych zadaniach gminy, no, do których my usiłujemy się dostosować. Dzisiaj dla mnie to bardzo wielka radość, ponieważ przychodząc z przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji w Nowym Tomyślu, marzyło mi się o tym, ażeby Grodzisk również miał zbiorniki z wodą, gdzie będzie można w razie pożarów, czy też w razie jakichś tam wyłączeń prądu, że będzie można z tego wszystkiego skorzystać. I w 2003 roku podjęliśmy razem wtedy z panem kierownikiem zakładu komunalnego taką decyzję, że musimy stworzyć program z wodociągowania gminy Grodzisk. Również Jurek, chodź do nas. Proszę Państwa, wtedy taką decyzję podjęliśmy, no i zaczęliśmy projektować. No, pan Jurek, kiedyś tutaj pan prezes, te tacy ludzie, którzy ten program prowadzili, którzy byli, bym powiedział, opiekunami pod potrzeby gminy Grodzisk. Udało nam się taki program stworzyć. No i oczywiście, co ten program zakładał? Zakładał to, że jak jest matka, to musi mieć córki. No i ta matka ma w tej chwili dwie córki, czyli to tutaj uważamy, że jest matką, a córka jest jedna w Konkolewie, co nam się udało w 100%. I druga córka, taka mniej jeszcze operatywna, jest brzydsza, no, młodsza albo starsza, jest we woźnika. Ale lifting jest przewidywany. Tak. I o co tutaj chodzi? No, matka ma pracować w dzień, a w nocy ma spać. I ma odpoczywać. A te córki mają odwrotnie. W dzień mają spać, a w nocy mają pracować. Jak to jest normalnie w życiu wzięte? Są młodsze. I dlatego do tych zbiorników, do zbiornika w Konkolewie, które tworzą jakoby jeden taki obwód, obieg krwionośny, ma być ta woda pompowana i ma być z tego obiegu ta woda brana. To, że wodę mamy bardzo dobrą, to już nie będę mówić, że dobrą, ale bardzo dobrą, polecamy, żebyście Państwo pili, bo to i cera jest dobra, taką jak ja mam. Mimo wieku jest woda bardzo dobra, ponieważ pracując kiedyś w Ralko, w zasadzie troszeczkę więcej uzdatniona jest tam ta woda od tej. Prawie idzie to z jednego źródła i cieszmy się, że taka sytuacja jest.
Dzisiaj z panem prezesem możemy spokojnie spać, ponieważ mamy zbiornik 1000 metrów sześciennych. Wiecie państwo, ile to jest 1000 metrów sześciennych? To jest zabezpieczenie 1000 metrów sześciennych, następne 300 i następne 600. 600 w Konkolewie, to mamy prawie 2000 wody, gdyby się nagle coś stało. Głównie odpukać, głównie chodzi o sprawy pożarowe, ale również gdzieś tam jakieś w okolicach zimy, kiedy będą wichury, kiedy będą wiatry, gdzie może zabraknąć energii, choć jesteśmy też przygotowani. Agregaty na ton, ale różnie to bywa. I dlatego powiem z wielką satysfakcją, że dzięki również tutaj państwa radnych, panie przewodniczący, dziękuję również wszystkim radnym, którzy w pewnym momencie podjęli również tą decyzję i wyrazili zgodę na plan rozbudowy tego wodociągu. Są przypadki, że niektóre gminy mogą nam tego wszystkiego pozazdrościć, ponieważ udało się z tych środków europejskich wyciągnąć wszystko to, co można było wyciągnąć, ale również takim dużym sukcesem to jest to, co mówił kolega prezes, połączenie Konkolewa z Grodziskiem. Konkolewa, gdzie jest najtańsza woda, to znaczy najmniej ją trzeba uzdatniać, jedna z lepszych wód i jeszcze mamy tam zasoby również w tej wody w Konkolewie. Myślę, że dobra, racjonalna gospodarka i odpowiednie sterowanie tym całym procesem doprowadzi do tego, że tej wody w Grodzisku nie powinno nigdy zabraknąć i wiecie państwo, że nawet w tym roku, kiedy była ciepło, gdzie trzeba było podlewać, gdzie się podlewało ogrody, nawet nie było wyczuwalny spadek ciśnienia w sieci. Dzisiaj, kiedy mamy dodatkowe 1000 metrów, to w ogóle na to nie, tego się nie będziemy bać, a wręcz przeciwnie, będziemy zachęcać mieszkańców gminy Grodzisk o to, żeby jak najwięcej tej wody, bym powiedział, brali, bo to są nasze pieniądze. Im więcej tej wody będzie społeczeństwo korzystało, tym ta woda będzie po prostu tańsza, no bo koszty podzielone przez ilość wody dają, bym powiedział, wynik w dół. Wiosną, do końca roku udało nam się go wybudować, a rzeczywiście okres letni w tym roku był bardzo dla nas wymagający. Ilość wody pobieranej przechodziła wszelkie dotychczas nam znane sytuacje. Wykonawcą tego zbiornika była firma Fambud z Warszawy. Niestety nie mamy tutaj przedstawiciela. Podwykonawcą instalacji około technologicznych była firma Ekobud pana Jerzego Marciniaka. Witamy, panie Jurku. Także przedstawiciel wykonawcy jest. Inspektorem nadzoru był Zakład Ochrony Środowiska pani Krystyny Mitury. Ja z panem Andrzejewskim, który zajmował się betonami. Mamy nadzieję, że betony są ok. Są ok? Bardzo dobre. Są bardzo dobre, tak. Także jest to inwestycja, z której jesteśmy dumni. Łączny jej koszt to jest 851 tysięcy złotych netto. Zostało nam jeszcze troszkę do zrobienia, ale to już robimy własnymi siłami, żeby nie zasilać budżetów innych firm. Tutaj zrobimy drogę, przygotujemy, natomiast do ostatecznego zakończenia tej rozbudowy potrzebny nam jest trzeci zbiornik 1000-metrowy. Mamy tam dla niego miejsce, są przygotowane instalacje, ale myślę, że o tym pomyślimy chwilę później. Łączącą Konkolewo z Grodziskiem była ona podzielona na trzy etapy. W roku 2013 wykonaliśmy pierwszy odcinek 700-metrowy z Grodziska do Lasówek. Wszędzie mówimy o wodociągu wykonanym z polietylenu PE i o średnicy 160 mm. Drugi etap wykonaliśmy w zeszłym roku. Połączył on Sforzycę z Białą Wsią. Tam mieliśmy odcinek długości 1730 metrów.
Ten pierwszy kosztował, był rzeczywiście tani, 54 tysiące do lasówek. Ten drugi 158 tysięcy. No i w tym roku całe lato budowaliśmy z lasówek do Białej Wsi. Łączna długość to jest 2140 metrów za cenę 308 tysięcy złotych. W 70% były to wykonywane przewiertami. Przewierty dla nas wykonywała firma z Czerwonaka Budmet pana Władysława Ilmana. Jest to może troszkę drożej, ale sumarycznie na pewno taniej, bo kopanie powiedzmy w lesie, gdzie tylko należało wykopać komory startowe i odbierające, całość prac instalacyjnych, łączeniowych wykonywała nasza ekipa. Jesteśmy tutaj praktycznie samodzielni i sprzęt, który kupiliśmy 2 lata temu do zgrzewania, praktycznie kilkakrotnie już na siebie zarobił. Odcinek w Białej Wsi, tam zostało 1800 metrów. Jest to prawda z mniejszą średnicą od rzeźni pana Heinricha do Górki, ale on jest zaprojektowany, będziemy go robili w ciągu 2 lat. Natomiast uzyskaliśmy połączenie z Grodziskiem i już dzisiaj produkcja wody na stacji w Kąkolewie zwiększyła się 2-krotnie, czyli te 50% więcej płynie do Grodziska. W tej chwili ta stacja pracuje z wydajnością około 22-24 metrów sześciennych na godzinę, czyli na 50% swojej mocy, a myślę, że z biegiem będziemy dochodzili do pełnej jej wydajności. Łącznie 4570 metrów tego wodociągu kosztowało nas 522 tysiące. To jest cena około 110-115 zł za metr bieżący. To naprawdę jest to bardzo dobra cena. No dzięki temu, że tutaj było nasze wykonawstwo i samodzielność. Także dużo o tym mówię, ale z tego jesteśmy jako przedsiębiorstwo dumni.